Cześć! Można udawać, że chirurgia plastyczna nie istnieje i interesują się tym tylko próżne laski. Okej, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś decyduje się na operację nosa, to powinien się do niej prawidłowo, dobrze przygotować, żeby cały też proces rekonwalescencji przebiegał w sposób możliwie jak najbardziej komfortowy. Dlatego dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć na ten temat, co przygotować przed operacją nosa, jak się ogólnie do tego przygotować, co ze sobą zabrać do szpitala, więc jeżeli tylko ten temat Was interesuje, no to płyny w dłoń, oddech. Wiem, że temat jest emocjonujący, ale wiem, że dzisiejszy film pomoże Wam przejść przez ten stresujący, jakby nie było, czas obronną ręką. Lecimy z koksem. Po pierwsze, ponieważ czas oczekiwania na operację nosa jest długi, wykorzystaj ten czas na to, by skompletować kosmetyczkę. To, co będzie ważne, to po pierwsze oceń, jaki masz swój typ cery i to, jakie kosmetyki mogą się u Ciebie spisywać tuż po operacji, a także czy masz tendencję do niedoskonałości, bo z całą pewnością po ściągnięciu gipsu Twój nos będzie tkliwy, będzie ciężko go dogłębnie oczyścić, a jednocześnie przez to, że przez tydzień był pod warstwą kleju i gipsu, to na pewno będą zaskórniki, będą niedoskonałości i przez jakiś czas będziesz się z nimi borykać. Jeżeli masz cerę ogólnie z tendencją do zmian trądzikowych, z całą pewnością już jakieś swoje ulubione kosmetyki masz i wiesz, co się na Twojej skórze spisuje. Więc uwzględnij to, że też tuż po zabiegu Twoja skóra może być opuchnięta, mogą pojawić się krwiaki, może być bardziej zaczerwieniona. Więc zamiast maskować to na przykład kosmetykami kolorowymi, a każde tykanie tych delikatnych miejsc, które mogą być właśnie popuchnięte, obrzęknięte, zaczerwienione, przekrwione, może powodować dyskomfort i ich demakijaż również. W takiej sytuacji sądzę, że dobrym też pomysłem jest rozważenie tego, by skupić się na pielęgnacji, możliwie szybko zagoić tę skórę i cieszyć się ładnym wyglądem kolorytu skórnego, takiego naturalnego, niż próbować na siłę tą skórę maskować i w tak wczesnym okresie po operacji nosa wykonywać makijaż, gdzie jest duże ryzyko, że nawet ciut mocniejszy nacisk płatka kosmetycznego mógłby spowodować, nie daj Boże, jakieś uszkodzenie delikatnych, dopiero co połamanych tkanek. Wiadomo, nos był przez tydzień w opatrunku, ale lepiej jest dmuchać na zimne. Przez jakiś czas po operacji nosa nie wolno nosić okularów, nawet przeciwsłonecznych raz na jakiś czas, a o korekcyjnych to można na pół roku zapomnieć. Więc im mniej majstrowania przy twarzy, zwłaszcza w okolicy oka, tym lepiej. Podpowiem, że jeżeli Twoja cera ma takie tendencje do zaczerwienień i obawiasz się, że może być mocno popuchnięta po całym zabiegu, to pomocne bywają arnika, rumianek, nagietek, lipa jako takie substancje wspomagające gojenie skóry. Natomiast jeżeli nie masz jeszcze doświadczenia, Twoja cera nigdy tego nie wymagała, żeby sięgać po jakieś kosmetyki typowo oczyszczające ze zmianami trądzikowymi, też weź pod uwagę, że to będzie kwestia przejściowa, wynikająca z tego, że te gruczoły łojowe będą przez tydzień zaczopowane warstwą właśnie kleju, bandażu, gipsu. Więc to jest kwestia przejściowa, by ta skóra sama doszła do swojej równowagi i złuszczyło się, co ma się złuszczyć, ale bez Twojej ingerencji. Nie możesz postawić na przykładowo jakieś preparaty typowo peelingujące, no bo tego nosa przez jakiś czas nie będziesz masować, będziesz co najwyżej delikatnie muskać, ale wszelkiego rodzaju jakieś intensywne masaże będą wykluczone i w ten sposób też od razu peeling. Czy kwasy są dobrym pomysłem? Wiem, że wtedy dużo osób na nie stawia. Ale warto jest zwrócić uwagę na to, że komórki naskórka, które się złuszczyły i ta skóra właśnie przez długi czas nie mogła się złuszczyć, to ona w tym momencie i tak się będzie złuszczać. Więc to nie jest tak, że musisz dokładać kwas, żeby ta skóra się złuszczyła, bo ona i tak się złuszczy. Natomiast substancje bardziej wpływające na regulację pracy gruczołów łojowych i regulację tej keratynizacji, jak przykładowo retinol, to one są też tutaj dobrym pomysłem, bo sprawiają, że owszem, co się ma złuszczyć, no to się właśnie złuszczy, trochę się przyspieszy ten proces i nowe, świeże komórki będą prawidłowo produkowane, dzięki czemu ten nos powinien dojść szybciej do siebie. Ale najważniejsze jest tutaj też to, by ten nos pielęgnować,
żeby gruczoły łojowe nie miały takiej tendencji do tego, by produkować sebum więcej i więcej i więcej i więcej, bo wtedy będzie jeszcze bardziej dochodziło do tego czopowania uść gruczołów łojowych. To jest ważne, żeby tą skórę po tym całym zabiegu, po ściągnięciu gipsu nawilżać jak najbardziej. W ten sposób zapobiegamy aktywizacji pracy gruczołów łojowych. No a dzięki temu, że będziemy czymś pielęgnować, co ma takie właściwości regulujące pracę gruczołów łojowych i nawilżające, no to właśnie ta skóra będzie odnajdywała tą swoją regulację i szybciej dojdzie do siebie. Jeżeli chodzi o jakieś konkretne propozycje kosmetyków, to sprawdźcie mój film, jak opowiadałam Wam, co ja też sobie zużywałam podczas tego zabiegu operacji nosa. W opisie pod filmem macie po prostu te kosmetyki podlinkowane, więc tam macie szybką po prostu taką rozpiskę i sprawdzenie, na co możecie postawić. No i też pamiętajcie, że w momencie, kiedy będziecie tuż po zabiegu, ten nos będzie zaklejony, nie będziecie mogli go oczyścić, będzie też problem z myciem całej twarzy. I przykładowo wtedy ważne jest, by sięgać po jakieś kosmetyki, którymi będziecie mogły sobie odświeżać skórę bez konieczności ich zmywania taką bieżącą wodą, bo ta bieżąca woda mogłaby spowodować zmniejszenie trwałości kleju, zmniejszenie trwałości tego gipsu, być może gdzieś tam go rozmiękczyć, więc przez tydzień nie myje się normalnie porządnie twarzy, więc nie dość, że się tej twarzy przez tydzień nie myje, to jeszcze ten gips będący na nosie, to rzeczywiście wpływa na to, jak ta skóra źle wygląda po zabiegu, bo nie czarujmy się, to nie jest ładny widok, ale to jest totalnie normalne i tak zawsze jest. I niestety kosmetyki, nawet najlepiej dobrane, one nie spowodują, że cała ta masakra zniknie w ciągu kolejnego tygodnia. Niestety, ale ta regulacja tej pracy gruczołów łojowych i wyprowadzenie tej skóry w ciągu kolejnych tygodni, bo to nie jest tydzień, tylko bardziej bym celowała w tygodnie, to trwa i to jest niestety proces długi. I tak jest ogólnie z pielęgnacją, że jeżeli dojdzie do jakiegoś zagmatwania, bałaganu, do zepsucia czegoś w tej skórze, to właśnie wtedy wyprowadzanie tej skóry bardzo często długo trwa. Tak to jest i z tego względu na przykład u mnie na kanale macie dlatego tak rozważne podejście, bardziej pod takim kątem, żeby tej skórze starać się nie zaszkodzić, bo potem to zaszkodzenie bywa trudne, upierdliwe i rodzi wiele frustracji. I mówię Wam o tym dlatego, żebyście były na to przygotowane, że tak będzie i dlatego cały ten czas, jaki Wam pozostał do operacji i stawiam, że to zapewne jest od kilku miesięcy, nawet do kilku lat, to w ten czas, żeby znaleźć takie swoje perełki właśnie o działaniu, czy to jakimś łagodzącym, uszczelniającym naczynka, działającym przeciwobrzękowo, czy właśnie regulującym pracę gruczołów łojowych, nawilżających, ale bez obciążenia, jakieś lekkie formulacje, po to, by znaleźć te kosmetyki, które u Was będą najlepiej działać. Jeśli chodzi o regulację pracy gruczołów łojowych, szukać szałwii, szukać herbaty, szukać aloesu, to są substancje, które bardzo często działają tak regulująco na pracę gruczołów łojowych, ale bez tego wysuszenia, złuszczenia. Również olej konopny, olej nem, olej żożoba też mają takie właściwości, więc tego sobie możecie w kosmetykach szukać, ale tak naprawdę same ocenicie i zobaczycie, co na Waszej skórze jak działa, bo u jednej osoby może spisać się konkret taki, 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 taki i takie substancje aktywne, a u innej osoby, nawet o tym samym typie cery, te substancje totalnie się nie sprawdzą, bo ta skóra będzie miała inne preferencje. Więc próba szukania nagle nowych kosmetyków po operacji nosa, bo coś się dzieje, nie jest najlepszym pomysłem, zwłaszcza, że jeżeli też nie macie przetestowanych kosmetyków, to nigdy nie wiecie, jak Wasza skóra zareaguje i nie wiecie, jak czy ta skóra nie spowoduje na przykład, że nie powstanie jakieś podrażnienie, jakieś uczulenie, które, no wiecie, uczulenie w sytuacji, kiedy macie wszystko, co się goi, no nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego przygotujcie się, jak jeżeli macie ten czas przed operacją nosa, do tego, by znaleźć takie swoje kosmetyki, które w momencie, jak już będziecie kompletować kosmetyczkę pooperacyjną, żeby wiedzieć, ok, no to teraz muszę się zaopatrzyć w taki kosmetyk, taki kosmetyk, taki kosmetyk i taki kosmetyk. Ja do oczyszczania skóry, kiedy miałam na twarzy ten opatrunek, używałam sobie produktu do demakijażu balsamu, akurat wtedy z Inimini, którym mogłam zmywać przy pomocy płatka kosmetycznego, bo to był kosmetyk hydrofilowy, a następnie przemywałam, przecierałam wodą różaną z Make Me Bio, która ma odpowiednie fizjologiczne pH
I niestety takie oczyszczanie na pół gwizdka i tak nie pomogło mi, żeby zmiany trądzikowe na mojej skórze się nie pojawiały. Miałam bardzo dużą kaszkę. Co oczyszczanie dogłębne? No to oczyszczanie dogłębne, ale tu trzeba się do tego przygotować, że no oczyszczanie dogłębne i prawidłowe w sytuacji, kiedy macie na środku twarzy gips, nie jest możliwe, a wszelkie też pochylanie się nad bieżącą wodą mogłoby spowodować utratę przytomności, więc niestety trzeba się na to przygotować, że skóra będzie w koszmarnym stanie i po prostu od Was zależy tylko, czy przejdziecie ten okres obronną ręką i przygotujecie się na to, że tak ma być i tak będzie i w końcu z tego wyjdziecie, no albo będziecie się frustrować, szukać coraz silniejszych substancji, a one też niekoniecznie muszą coś dać, bo ta skóra musi znaleźć swój po prostu odpowiedni własny rytm i się z tym wszystkim uporać i próba działania na siłę nic w tym przypadku nie da, bo jeżeli stosujemy coś, co jest zbyt silne dla naszej skóry, to skóra tylko aktywizuje pracę gruczołów bojowych i będzie się jeszcze bardziej przetłuszczać. Ja wiem, praca ze skórą czasami bywa trudna i frustrująca, dlatego uważam, że świetnym pomysłem jest przygotowanie się dużo wcześniej i znalezienie odpowiednich dla siebie kosmetyków. Druga kwestia, nie zapomnij o wskazaniach lekarza. Zawsze przy okazji konsultacji otrzymujecie wskazania od lekarza, co trzeba robić, jak przygotować się przed operacją i dbajcie o to, żeby tej kartki nie zgubić. Oczywiście, jeżeli zgubicie, lekarz na pewno Wam przyślę ponownie to, co macie zrobić, jakie wskazania, jakie badania, ale wiem, że lepiej jest się nie stresować, tą kartkę schować sobie w takie miejsce, gdzie wiecie, że na pewno Wam to nie zginie i trzymać się tych zaleceń, ponieważ macie wtedy odpowiednio wyszczególnione, kiedy zrobić jakie badanie, które leki kiedy odstawić, na przykład to wiele lekarzy odradza operacje w czasie menstruacji, więc przykładowo można się przygotować, obserwując swój cykl, na przykład poprzez aplikację Mój Kalendarzyk w telefonie, obserwować, kiedy Wam wypadnie okres, lub też regulować tabletkami, albo zdecydować się na spirale i wtedy problem z głowy. Jest to związane z tym, że podczas okresu zmienia się krzepliwość krwi u kobiet i jakaś ewentualny krwotok jest bardziej poważny w przypadku sytuacji, kiedy jest menstruacja występuje. Także to pomimo tego, że wielu osobom się wydaje, a co tam okres, to niektórzy lekarze jednak odradzają, więc warto jest się też do tego przygotować i sprawdzić sobie, kiedy ta miesiączka ma nam wypaść. Niektórzy lekarze zalecają, by przed operacją stosować jakieś leki. Przykładowo ja przed operacją nosa musiałam brać witaminę C, cykloaminę oraz Heviran. No i też, żeby sobie to dobrze rozplanować i nie biegać jak kot z pęcherzem tuż przed operacją i szukać lekarza, który nam wypisze receptę, czy kontaktować się z operatorem, żeby nam wypisał tą receptę. Dużym ułatwieniem oczywiście są e-recepty w tym momencie, ale też warto jest się do tego odpowiednio wcześniej przygotować. No i oczywiście też ważna jest wcześniejsza, może nie tyle suplementacja, co po prostu prawidłowa dieta, żeby mieć dobre wyniki tuż przed operacją i żeby być przygotowaną, że ta rekonwalescencja później po operacji dobrze przebiegnie, wszystko będzie się dobrze goiło. Jeżeli palicie papierosy, również jest to wskazane, by jakiś czas przed operacją odpuścić ich palenie i również jest to uwzględnione właśnie w tych zaleceniach od lekarza. 3. Nie zapomnij o odpowiednich ubraniach i jeżeli chodzi o kwestię ubrania, to bardzo pomocne są wszelkiego rodzaju ubrania na zamek. Jak ciężko jest znaleźć po prostu koszulki, t-shirty rozpinane na zamek bądź na guziczki, to wie tylko osoba, która próbowała coś takiego znaleźć. Tego się nie da znaleźć po prostu w sieciówce, więc ja Wam podlinkuję w opisie pod filmem na AliExpress, gdzie ja znalazłam swoje koszulki, jedna była na guziczki, druga była na zamek. Obie do teraz mi służą, nie tylko przeszłam w nich operację nosa, przeszłam w nich operację, to zabieg na podbródek i zamierzam je jeszcze zostawić, bo jak będę robiła cokolwiek, nie wiem, kolejnego, to na pewno one mi się wtedy przydadzą. Tak samo bluza rozpinana, raczej nic nie ściągane przez głowę. Oczywiście można zakładać przez głowę, rozciągając, wiadomo, to na kołnierzyk, żeby nie szarpać po nosie, ale po co niszczyć sobie jakąś koszulkę, kiedy po prostu można się zdecydować na zakup odpowiedniego t-shirtu czy bluzy. I że z tymi t-shirtami zauważyłam, że jest rzeczywiście duży problem, żeby znaleźć jakieś normalne t-shirty zapinane na zamek albo na koszulkę, a wiadomo, no, w domu jak leżymy po tym CKN, czasami bywa gorączka, bywa osłabienie po operacji nosa. Więc fajnie jest móc na szybko, nie wiem, przebrać się, czy położyć się do łóżka w czymś wygodnym. No i po prostu t-shirt jest taką najwygodniejszą opcją po prostu. I wygodne spodnie w momencie, kiedy jedziecie na zabieg. Bo musicie wiedzieć, że w sytuacji, kiedy jedziecie już do szpitala na operację,
to co macie, nie wiem, czy jeżeli macie ubrania w plecaku do przebrania, jakiś dres, czy przyjeżdżacie w dresie, to jest coś, z czym będziecie wychodzić. I w momencie, kiedy będziecie po operacji nosa, może być Wam troszeczkę słabo, żeby na przykład naciągać na zadek bardzo obcisłe leginsy i wygodniejsze są jakieś luźne spodnie. Myślę, że jakieś jeansy to też są takie spodnie, które są często bardzo wygodne do zakładania, też między innymi, o ile nie są jakieś rurkowe i bardzo, bardzo obcisłe. Niemniej jednak one mogą być trochę mniej wygodne, jeżeli musicie gdzieś daleko wrócić do domu, a zamierzacie sobie, nie wiem, gdzieś na siedzeniu pasażera drzemać. No to już kwestia tego, jak Wy lubicie. Mogę powiedzieć z własnej autopsji, że ja miałam tak, że przyjechałam w luźnych dresach po prostu do szpitala i tak naprawdę od razu pani pielęgniarka mi pokazała: rozebrać się, ubrania do tej szafki, my pani damy bieliznę, my taką jednorazową, ubranko jednorazowe, i ja w tym spędziłam no praktycznie całą dobę, tam od popołudnia do ranka kolejnego dnia, kiedy wychodziłam ze szpitala, więc nie używałam tych swoich ubrań, tylko wszystko dostałam już na miejscu i nawet klapek, które miałam, nie używałam, tylko dostałam właśnie klapki tam w szpitalu, więc tak naprawdę do szpitala, poza tymi ubraniami, które powinny być wygodne do założenia w momencie, kiedy będziecie słabe i żeby nie były zakładane przez głowę, tylko właśnie najlepiej na zamek, to też tak naprawdę zabierzcie ze sobą szczoteczkę do zębów i pastę do zębów. I tak naprawdę poza tym do szpitala nie jest Wam nic więcej potrzebne. Jeżeli chodzi o też przyjęcie do tego szpitala, to na przykład miałam taki, z tego co wiem, to też w wielu szpitalach tak jest, macie mieć umyte włosy, znaczy macie mieć umyte włosy, nieważne kiedy to robicie, ale najważniejsze, żeby, tak uważam, włosy umyć tego dnia rano przed przyjściem do szpitala, bo w szpitalu nie będziecie mieć czasu na to, żeby myć te włosy, a jednak przez to, że będzie problem po zabiegu CKN, żeby głowę myć, no bo właśnie ten plaster, ten klej, ten gips na głowie, to wszystko sprawia, że ciężko jest umyć głowę bez zamaczania tego, co macie na twarzy, i dodatkowo zwyczajnie lanie gorącej wody na te okolice, które może spowodować jeszcze utratę przytomności i wzrost ciśnienia, to nie jest najlepszy pomysł. I przykładowo ja przez tydzień nie myłam włosów i tak czasami bywa, i to jest na przykład przez niektórych też rekomendowane i zalecane, więc pamiętajcie, żeby sobie umyć włosy z samego dnia rano, przyjść w świeżo umytych włosach do szpitala. Możecie mieć jeszcze kosmetyki na twarzy. Ja postawiłam po prostu na pielęgnację już bez robienia makijażu. I w szpitalu dostajecie taki preparat antybakteryjny, którym macie się umyć od czubka czoła aż do stóp całe. Więc nawet nie musicie mieć ze sobą żadnych kosmetyków myjących. No, fajnie jest mieć pastę do zębów i szczoteczkę, bo no rankiem jak idziecie na wyciąganie rurek z nosa i konsultacje z lekarzem, sprawdzenie, jak to wszystko u Was wygląda, no to żeby mu takim, wiecie, nie chuchać oddechem całonocnym, tylko żeby sobie chociaż troszeczkę odświeżyć te zęby i oddech. 4. Pamiętajcie o pomadce do ust. To też było mega, mega ważne. Tuż po wybudzeniu się z narkozy miałam bardzo popuchnięte usta i suche. Podczas operacji nosa jest się intubowanym, bo wiecie, nosem nie będziecie oddychać. Jesteście w narkozie, Wy tego nie czujecie, nie wiecie, co się z Wami dzieje, ale macie zakładaną rurkę do ust, przez którą jesteście intubowane. Oddychacie tymi ustami i tą rurką. I może się zdarzyć podczas tego wkładania tej rurki, że gdzieś tam warga się podwinie, gdzieś tam zęby się zacisną i właśnie usta są bardzo podrażnione po tej intubacji. Czasami się zdarza, że niektóre osoby boli też gardło, więc ewentualnie możecie sobie postawić jakiś preparat nawilżający struny głosowe i gardło, bo może się zdarzyć, że może Was boleć, ale pomadka do ust to jest must have i to jest mega, mega ważne. Ja pamiętam, że nałogowo potem właśnie smarowałam sobie usta tą pomadką taką ochronną, bo bardzo mnie bolały. No bo w czasie operacji nosa, no jakby nie patrzeć, macie tutaj całą skórę wywiniętą do góry, łamie się Wam kości, szlifuje, coś tam robi, no to wiadomo, w ten czas się tym nosem nie oddycha, tylko się właśnie oddycha poprzez jamę ustną, jest to takie sztuczne oddychanie właśnie poprzez to intubowanie. Kolejna też istotna kwestia, ściągnąć hybrydy i rzęsy. To też nie każdy lekarz wymaga, ale jest to ważne i na pewno będzie in plus, jeżeli zdecydujecie się to zrobić.
Kwestia hybryd na paznokciach jest taka, że jeżeli dochodzi do niedotlenienia, to właśnie po macierzy paznokcia najszybciej widać to niedotlenienie, bo po prostu macierz paznokcia zaczyna się robić sina. Możecie postawić, jeżeli no naprawdę nie wyobrażacie sobie bez hybrydy iść na zabieg, to na przykład jakąś bezbarwną, żeby było po prostu widać, co się na tych paznokciach dzieje. Niektóre kobiety decydują się na ściągnięcie na przykład jednej hybrydy, ale po prostu najłatwiejsze jest w ogóle ich ściągnięcie i przez, no nie wiem, ten czas, kiedy macie potem czas dla siebie na rekonwalescencję, żeby nie musieć o tych paznokciach myśleć. I właśnie jest to z tego względu zalecane. Nie jest to konieczne i też oczywiście niedotlenienie tak naprawdę pod innym kątem da się też wykryć i lekarze to wiedzą, ale wiecie, jak jest przezorny, zawsze ubezpieczony i uważam, że to jest akurat dobry krok, żeby sobie te hybrydy ściągnąć. Jeżeli chodzi o kwestie rzęs, no rzęsy są dość trudne w oczyszczaniu i czasami się zdarza, że właśnie na okolicy rzęs zostają resztki sebum, kosmetyków, martwych komórek naskórka, które są świetną pożywką dla różnego rodzaju bakterii, które, no wiadomo, bytując na okolicy naszego oka, mają bardzo blisko do nosa. Jeżeli ktoś się zastanawia, hej, dla takiej małej bakterii, której nie widać, ta odległość oko-nos, że przecież jest tak niedaleka, moje drogie, wyobraźcie sobie, że te bakterie, które odpowiadają za zapalenie spojówek, to są też często te bakterie, które odpowiadają za zapalenie gardła. Jak to się dzieje? Nos i gruczoł łzowy są ze sobą połączone, więc jeżeli na okolicy oka jest ryzyko, że dojdzie do jakiegoś zapalenia, czy nadkażenia, czy rozwoju bakterii, to niestety nos również jest tutaj czynnikiem w dość dużej grupie ryzyka, zwłaszcza, że jest cały podrażniony, bo był operowany, więc dla świętego spokoju, żeby się wszystko dobrze goiło, żeby rekonwalescencja lepiej zachodziła, też lepiej jest te sztuczne rzęsy sobie ściągnąć. I zapomniałabym niemal o najważniejszym. Bardzo Was przepraszam, że nagrywam w takim anturażu, natomiast jesteśmy w trakcie przeprowadzki, no i totalnie zapomniałam, że ja już przeniosłam rogal, a jest to coś, co będzie Wam towarzyszyło przynajmniej przez pierwszy miesiąc po zabiegu. W pierwszych dniach to będzie wymagane, że będzie na Waszej szyi niemal non-stop, bo będziecie po prostu dużo spać i dużo odpoczywać. Żeby po prostu głowa nie fruwała w każdą stronę, żeby ten nos był po prostu chroniony, więc kupcie sobie tego typu rogal. Bardzo polecam takie, które są dość twarde i które się nie odkształcają, nie tak jak niektóre są takie dmuchane i łatwo z nich ulatuje powietrze, bo te, z których ulatuje powietrze, po prostu na przykład w nocy mogłoby się tak wydarzyć, że uleci powietrze i nie będą już takie, wiecie, fajne do odkształcania i nie będą Was tak chronić, jak powinny. Więc to musi być coś takiego bardziej sztywnego, ale mega wygodnego, bo w tym będziecie niemal non-stop przez miesiąc po zabiegu, a bardzo prawdopodobne, że będziecie nawet z tym spały dłużej, bo miesiąc po zabiegu możecie zacząć już spać sobie na boku, no i właśnie dla pewności, żeby gdzieś tam twarzą w poduszkę, jak się będziecie w nocy wiercić, nie uderzyć, no to mimo wszystko to zabezpiecza przed takimi przykrymi doznaniami. To były moje porady, jeżeli szykujecie się do operacji nosa. Jeżeli jesteście po tej operacji nosa, możecie również mi napisać, co dodałybyście do tej listy, jakie były Wasze doświadczenia i będę bardzo wdzięczna, jeżeli się ze mną z nimi podzielicie, a także z innymi użytkowniczkami, żeby dziewczyny, które wpadną na ten film, może same szykują się do takiej operacji, no to właśnie, żeby miały takie pełne kompendium wiedzy, co warto ze sobą zabrać. Będę wdzięczna, jeżeli pomożecie mi w tworzeniu tego właśnie filmu i tego miejsca takiego przydatnego dla nowych osób i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!